Premier Mateusz Morawiecki zainaugurował budowę nowego lotniska cywilnego na Sadkowie w Radomiu. Trwają matury 2019. Radomska Straż Pożarna otrzymała zgłoszenia o 7 alarmach bombowych w 7 radomskich szkołach średnich. Rozpoczęły się prace na stawach kolmatacyjnych przy zalewie na Borkach. Deruszesie, witam Państwa we wtorek 7 maja. Zapraszam na informacje telewizji Dami. Premier Mateusz Morawiecki zainaugurował budowę nowego lotniska cywilnego na Sadkowie w Radomiu. We wtorek wbito pierwsze łopaty pod budowę portu Warszawa-Radom imienia bohaterów radomskiego czerwca 1976. Do tematu oczywiście wrócimy w środowych informacjach. Pierwsze łopaty pod realizację tak ogromnej inwestycji jak budowa praktycznie od podstaw nowego portu lotniczego w Radomiu wbili premier Mateusz Morawiecki, szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski, Adam Bielan, wicemarszałek Senatu RP, Mikołaj Wild, wiceminister infrastruktury i Mariusz Szpikowski, prezes przedsiębiorstwa Państwowe Porty Lotnicze. Pierwsze kroki w kierunku rozbudowy lotniska do wielkości 3-milionowego w pierwszej fazie, 3 milionowego lotniska, 3 miliony pasażerów rocznie. Zresztą z planami rozwojowymi na wzrost tej liczby pasażerów w kolejnych latach, ale ta pierwsza faza, do której przystępujemy, nie będzie trwała długo. Będziemy starali się ją ukończyć w terminie w bardzo krótkim czasie. Według premiera Mateusza Morawieckiego sens budowy lotniska cywilnego w Radomiu ma wymiar biznesowy i logistyczny. Dla lotniska Okęcie, a w drugiej połowie trzeciej dekady tego wieku dla Centralnego Portu Komunikacyjnego w Stanisławowie, Baranowie, między Warszawą a Łodzią, lotniskiem zapasowym, głównym lotniskiem dla tej części Polski będzie właśnie Radom, będzie lotnisko w Radomiu. Podczas uroczystości inauguracji budowy nowego portu lotniczego ujawniono także jego nazwę – Lotnisko Warszawa-Radom imienia bohaterów radomskiego czerwca 1976. Trwają matury 2019. We wtorek absolwenci szkół średnich pisali m.in. egzamin z matematyki na poziomie podstawowym. Egzaminy we wszystkich szkołach rozpoczęły się o godzinie 9. Podkreślamy ten fakt, bo Radomska Straż Pożarna otrzymała zgłoszenia aż o 7 alarmach bombowych w 7 placówkach. Jeszcze o godzinie 8 rano nie było wiadomo na pewno, czy w 7 szkołach w Radomiu matury będą kontynuowane. Do stanowiska kierowania komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu w godzinach porannych wpłynęło 7 zgłoszeń o alarmach bombowych w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie miasta Radomia. Działania zastępów polegały w głównej mierze na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia do chwili sprawdzenia obiektów przez funkcjonariuszy policji. Matury zagrożone były w liceach ogólnokształcących imienia Kopernika, Trauguta, Czachowskiego oraz w Zespole Szkół Samochodowych, Zespole Szkół Elektronicznych w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego i w Zespole Szkół Spożywczych i Hotelarskich. Na szczęście alarmy okazały się fałszywe i egzamin pisemny z matematyki mógł rozpocząć się w tych placówkach o godzinie 9. Europa równych szans, europejskie standardy leczenia i wprowadzenie wspólnej polityki wizowej Unii. Między innymi takie postulaty przedstawili w Radomiu kandydaci partii Wiosna do Parlamentu Europejskiego. Kandydaci Wiosny do Parlamentu Europejskiego przyznają zgodnie, że chcą Europy równych szans dla wszystkich obywateli, a w szczególności dla tych, którzy mieszkają w mniejszych miejscowościach. Europa dla młodych to jedno z moich marzeń, ale moim marzeniem jest również, i to jest mi bliskie z racji mojego wykształcenia, aby prawo wreszcie było dla ludzi, a nie dla biurokracji. Dlatego wprowadzimy nowy system oceny regulacji prawa unijnego. Europejski test przyjaznego prawa. Jednym z postulatów, które przedstawiła kandydatka Wiosny Małgorzata Ziemnicka, jest wprowadzenie, niezależnie od miejsca zamieszkania, jednolitych standardów leczenia. Dotyczy to także opieki ginekologicznej w mniejszych miejscowościach i prawa do opieki okołoporodowej na wysokich europejskich standardach, w tym dostęp do znieczulenia i komfortowych warunków rodzenia. Czas na równe standardy zapobiegania i leczenia raka w całej Unii Europejskiej. Jako Wiosna doprowadzimy do powstania Europejskiego Programu Walki z Rakiem. I w całej Unii Europejskiej utworzymy Fundusz Modernizacji Oddziałów Onkologicznych.
równy dostęp do leków i do terapii. Wiosna chce także wprowadzenia wspólnej polityki wizowej. To rozwiązanie spowoduje, że każdy paszport z wewnątrz Unii, z każdego kraju, będzie tak samo respektowany. A z tym się wiąże to, że każda Polka i każdy Polak będzie mógł podróżować na tych samych zasadach i warunkach oraz do tych samych krajów, co Brytyjczyk, Francuz, Niemiec. Partia Roberta Biedronia domaga się również stworzenia Europejskiego Funduszu Wolnych Mediów. Zgodnie z tym postulatem media lokalne i krajowe, które promują społeczeństwo obywatelskie, mogłyby ubiegać się o środki unijne w postaci grantów. Zuzanna Mrowiec, podeszwa Przemysław Wrochna i Ernest Seweryn to laureaci konkursu na nową grafikę Radomskiej Karty Miejskiej. Konkurs ogłosił Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji we wtorek. Wymienieni laureaci zostali uhonorowani nagrodami przez prezydenta Radomia. Trzy nagrodzone prace zostały wybrane przez jury internautów z 30, które nadesłano na konkurs na nową grafikę Radomskiej Karty Miejskiej. Ogłaszając ten konkurs, proszę Państwa, przede wszystkim chcieliśmy, aby nasza Radomska Karta Miejska była jak najatrakcyjniejsza, ale nie tylko wizualnie, bo zdajemy sobie sprawę, że ta wizualna strona może i na pewno przełoży się na to, że jak największa część i największa ilość Radomian będzie chciała posiadać kartę miejską. Po podsumowaniu punktu okazało się, że dwie prace zdobyły identyczną ilość punktów. MZDiK postanowił przyznać dwie równorzędne pierwsze nagrody. Zostały one przyznane Zuzannie Mrowiec-Podeszwie i Przemysławowi Wrochnie. Zuzanna swoją pracę wykonała przy pomocy farb akrylowych. Trzeba było poczekać na to, aż poszczególne elementy wyschną, aż wszystko będzie idealnie dopracowane i starałam się wybrać kolory takie najbardziej kolorowe, żeby po prostu było kolorowo na tej karcie. Przemysław Wrochna swoją pracę wykonał w technice komputerowej. Chciałem przedstawić przez nią, jak zmienił się system komunikacji miejskiej przez lata, że staje się coraz bardziej przyjazny pasażerom i ogólnie mieszkańcom naszego miasta. Wymienione osoby otrzymały po 2,5 tysiąca złotych brutto i roczne bezpłatne przejazdy komunikacją miejską w Radomiu dla uczestnika konkursu i jego najbliższej rodziny. Zdobywca trzeciej nagrody, Ernest Seweryn, swoją pracę wykonał w technice cyfrowej. Chciałem trochę przełożyć taki styl bardziej artystyczny na tą technikę, żeby ta praca troszeczkę się wyróżniła w jakiś tam subtelny sposób. Jest tutaj oczywiście połączenie, nawiązanie do przeszłości komunikacji miejskiej, jak i też teraźniejszości. Wszystko jest zaprezentowane na tle Urzędu Miejskiego. Trzecia nagroda to 1000 zł brutto i roczne bezpłatne przejazdy wyłącznie dla uczestnika konkursu. Złożymy zamówienie na kolejną partię. Będzie to 12 tysięcy kart, z czego każdy z laureatów będzie miał w cudzysłowie po 4000 sztuk swojej karty. Także te prace, które zostały dzisiaj przez pana prezydenta nagrodzone nagrodami, tytułami, pojawią się na kartach miejskich już za kilka tygodni rozpoczniemy proces wydawania tych kart. Do tej pory zostało już wydanych 66,5 tysiąca sztuk Radomskiej Karty Miejskiej. Nagrodzone prace pojawią się na awersie karty. Rozpoczęły się prace na stawach kolmatacyjnych przy zalewie na Borkach. Na kilkusetmetrowym odcinku zostanie też udrożnione koryto rzeki Mlecznej. Koszt prac to ponad 300 tysięcy złotych. Pracę wykonuje Zakład Produkcyjno-Usługowy Zmniszka w gminie Wolanów, który wygrał przetarg ogłoszony przez Radomskie Wodociągi Miejskie. Oferta firmy Zmniszka opiewa na kwotę ponad 300 tysięcy złotych. Spuszczanie wody z zalewu na Borkach odbyło się jesienią 2018 roku. Według Leszka Trzeciaka, prezesa spółki Wodociągi Miejskie, zalew na Borkach borykał się z dwoma problemami. Jakością wody i jej ilością. Tę jakość ma podnieść oczyszczenie stawów kolmatacyjnych. Prace w tym zakresie właśnie się rozpoczęły. Remont zalewu na Borkach ma związek z unijnym programem Life. Docelowo na zalewie mają powstać m.in. pływające wyspy z roślinnością oraz trzy fontanny zasilane energią z paneli fotowoltaicznych i małej elektrowni wiatrowej. W ramach programu Life zostanie zrealizowanych więcej inwestycji, m.in. budowa zbiornika wodnego przy Potoku Północnym na osiedlu nad Potokiem. Remont zalewu na Borkach kosztować będzie ponad 9 milionów złotych. Realizacja całego programu Life pochłonie ponad 24 miliony, z czego 19 milionów złotych to dotacja z Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Zakończenie remontu zalewu na Borkach planowany jest w drugiej połowie 2020 roku. W sobotę, 11 maja, Radomskie Centrum Onkologii zaprasza na dzień otwarty dla pacjentów. Będzie okazja do wykonania bezpłatnych badań profilaktycznych.
Wczesne wykrycie nowotworów głowy i szyi zwiększa szanse na wyleczenie, dlatego Radomskie Centrum Onkologii zaprasza na dzień otwarty. Będzie to okazja do wykonania bezpłatnych badań profilaktycznych, wysłuchania wykładu onkologa na temat czynników ryzyka występowania nowotworów, a także do spotkania z psychoonkologiem, fizjoterapeutą i dietetykiem. W wykładach mogą wziąć udział nie tylko pacjenci i ich rodziny, ale też osoby zainteresowane profilaktyką nowotworową. Jeśli masz 40-65 lat i przez ponad 3 tygodnie odczuwasz m.in. ból gardła, masz chrypkę, obolały język, trudności w przełykaniu, krwawy wyciek z nosa lub wyczułeś guzek na szyi, zgłoś się. RCO zaprasza w sobotę 11 maja w godzinach od 10 do 15. Zapisy na bezpłatne badania pod numerem telefonu 48 377 90 23. Centrum znajduje się przy ulicy Uniwersyteckiej 6, dojazd autobusami 6 i 25. Dzień otwarty dla pacjentów organizowany jest w ramach ogólnopolskiej akcji Dni Otwartych Funduszy Europejskich. To wszystko w informacjach telewizji Dami. Za chwilę sport i pogoda. Zapraszam także na program Punkt Widzenia. Tuż po prognozie pogody moim Państwa gościem będzie Barbara Husiew, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu i jedynka na mazowieckiej liście ugrupowania Kukiz 15 w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia.